Okej. Będzie to moje pierwsze nagranie dotyczące mojej historii jako DDA i mojej drogi zdrowienia. Okej, zacznijmy. Wychowywałam się w rodzinie alkoholowej, w której zawsze był alkohol, w której może nie było dużo przemocy fizycznej, za to było dużo przemocy psychicznej. Jak przypomnę sobie okres dorastania, to był jeden wielki koszmar dla mnie, ponieważ bardzo miałam dużo problemów w szkole podstawowej z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami, z utrzymywaniem się w szkole, z zdobywaniem jakichś pozytywnych wyników. Miałam dużą tendencję do fagarowania, uciekania z zajęć, unikania wszelkiego możliwego angażowania się w jakieś rzeczy. To oczywiście nie sprzyjało mojemu rozwojowi ani na polu wykształcenia, ani jakoś ogólnemu wzrostowi. Nie sprzyjało też, nie przyciągało ludzi do mnie, bo w końcu bardziej ich odpychałam. Po drodze, cały czas wiedząc, że jestem z rodziny alkoholowej, szukając informacji jako nastolatka w internecie oczywiście, czy też no jeszcze wtedy bardziej w czasopismach, między innymi w charakterach. Szybko się zdiagnozowałam jako właśnie DDA. Wiedziałam, jak to wygląda, jakie ma cechy, co można zrobić. No ale oczywiście ta wiedza, jakoś przeczytanie artykułów nie zmieniało w ogóle nic w moim życiu. Później przyszły okres bycia nastolatką, pójścia do liceum. No i to było po prostu jeszcze większe przybywanie po prostu w jakąś przestrzeń nieokreśloną. Totalnie straciłam kontrolę nad swoim życiem. Coraz gorzej było, bardziej starałam się utrzymać na powierzchni, im bardziej starałam się zachowywać pozory, że wszystko jest w porządku, że daję radę, że jestem silna, że tam skończę tę szkołę. Oczywiście się kończyło na zamianie szkoły na inną szkołę, później, że tam będzie lepiej. Cały czas takiego przeskakiwania, męczenia się psychicznie ze sobą, z innymi i ciągłego stresu i napięcia, ponieważ wiedziałam, że każdy mój powrót do domu to jest po prostu lęk. Jest paniczny lęk o to, kiedy mój rodzic pijany wróci i co się wydarzy. I jak wracała, akurat mnie moja mama piła, jak wracała późno, to im bardziej późno było, to tym bardziej po prostu ja byłam w lęku. No i oczywiście to uniemożliwiało mi jednak sprawne funkcjonowanie, wysypianie się. Oglądanie nawet telewizji czy rozmowy z kimś, bo ja po prostu byłam napięta jak struna w jakimś instrumencie i tylko czekałam po prostu na jakieś szarpnięcie, które jednak jakby nie patrzeć nadchodziło. No i tak, po drodze były też jakieś próby samobójcze, były różne przygody z używkami, tylko szybko się na szczęście to wszystko kończyło, bo rozumiałam też za każdym razem, że to po prostu do niczego nie prowadzi, nie zagłusza tego, co czuję, a wręcz jeszcze bardziej czuję się gorzej z tym i dzieje się to, czego najbardziej nie chcę, żeby się stało, czyli staje się podobna do mojej matki. Później był okres, kiedy musiałam się wyprowadzić od mamy. Wtedy na szczęście jakoś trochę odżyłam. Później znowu był okres, kiedy musiałam się do niej wprowadzić, ponieważ poszła na terapię i musiałam przejąć za nią kilka ważnych rzeczy, za które była odpowiedzialna i nie było wyboru. To była sytuacja podbramkowa, która się wydarzyła w ciągu kilku godzin. Oj, to było po prostu dopiero wyzwanie, będąc takim DDA, którym nie radzi sobie w życiu. Nie studiowałam wtedy, uczyłam się coś, bo coś, ale to tak naprawdę bardziej mapowałam, niż tak naprawdę żyłam wtedy.
Ale się okazało, o dziwne, no bo oczywiście jako DDA, że w sytuacji ogromnego stresu, spania po 5 godzin i pracy po 19, bardzo świetnie sobie radzę. Mimo, że tam oczywiście trochę chudnę, więcej palę i mniej jem. No ale wbrew pozorom dałam sobie radę. W ciągu kilku miesięcy kilka rzeczy się wyprostowało, może i u mnie też po części. No i moja mama wróciła z terapii i myślałam, że będzie nowe życie. I to była chyba największa moja uda w życiu, że wystarczy, że ona pójdzie i to się jakoś odmieni. Szybko sobie zdałam sprawę, że ona wróciła, jest obecna, może jest częściej w domu, może jest bardziej widoczna dla mnie. Może nie siedzi i nie pije w tym momencie, ale i tak jak nie miała ze mną kontaktu, tak nadal nie ma i tak nie odzywała się do mnie, tak nie wiem, nie zwracała na mnie uwagi. Może kilka rzeczy bardziej naokoło zaczęła zwracać uwagę, żeby dbać o to, w czym chodzi ubrana, czy żeby kupiły kwiaty ścięte w wazonie. To było nawet fajnym, miłym takim. Z taką zaletą, jaką miała w tym czasie. No, z biegiem czasu jednak widziałam, że no, ja z takiego nagle szybowania w górę znowu spadłam w dół bardzo źle i w bardzo szybkim tempie. Mój ówczesny pracodawca nawet mnie uprzedził, że tak będzie, ponieważ też był akurat trzeźwiejącym alkoholikiem. I on widział po prostu, że ja gnam jak pociąg rozpędzony i nie mogę się już nigdzie zatrzymać. I po prostu tylko mogę się jedynie wykoleić lub rozbić. No i tak było. Dostałam ataku paniki w środku komunikacji. Jak jechałam do pracy, zadzwoniłam do mojego szefa, powiedziałam mu co i jak. On od razu wiedział co i jak. No, nie musiałam mu za dużo tłumaczyć, ponieważ też miał ośrodek odwykowy w tym samym czasie akurat prowadzony. To miałam takie szczęście w nieszczęściu, że te osoby, które tam pracowały, przynajmniej skonsultowały mnie. Oczywiście był konflikt interesów, więc nie mogłam chodzić do nich na terapię, ale zostałam polecona do innych osób. No i wtedy się zaczęło. Była moja 2-letnia terapia behawioralna, która nie powinna tyle czasu trwać. No ale przeżyłam. Dało mi to jakieś podstawy, pewne rzeczy wyprostowało. Pewnych rzeczy mnie nauczyło, pewnych rzeczy mi nie nauczyło, bo nie bym miała zajęć z asertywności. To też jest było ciekawe doświadczenie, jakby nie patrzeć. No i myślałam, że po tych 2 latach już jestem w cudzysłowie normalna. Poszłam na studia, zaczęłam coś tam działać, ale cały czas czułam, że coś jest niedokończone, że jakoś mam frustrację odnośnie terapii. No i oczywiście zaczęło się znowu kolejne spadanie na dno, łącznie z tym, że bardziej zaczęłam nawet pić alkohol i popijać sama w swoim pokoju. W pewnym momencie stwierdziłam, że to za jakiś czas to po prostu będę naprawdę wiernym odbiciem mojej matki i już nie poznam, kiedy po prostu przekroczyłam ten próg. No to postanowiłam wielkiej zmiany, zmobilizowałam się mimo dużego lęku, wyjechałam za granicę. No. To było też kolejne ciekawe doświadczenie. Nauczyłam się dużo o sobie, nauczyłam się dużo o ludziach. Wiele mi zwiedziłam, poznałam się w różnych sytuacjach, poznałam też właśnie swoje ograniczenia i swoje jakieś sposoby myślenia. Przyszedł czas, że trzeba było wrócić do domu, ponieważ czułam, że pobyt za granicą do niczego też dobrego nie prowadzi, a przynajmniej nie kończy się taką wspaniałą, jakąś cudowną historią. Więc stwierdziłam, że może czas wrócić do domu. Okazało się też, że moje 2 koleżanki w tym samym czasie były na terapii. Jedna tak jak ja, DDA, druga bardziej z dysfunkcyjnej rodziny. I obie mnie ochoczo zachęcały do tego, żebym poszła na terapię, żebym podjęła jakieś działania. Byłam strasznie wkurzona i zawiedziona po pierwszej terapii. Czułam taki wkurzenie, duże wkurzenie. I w pierwszym tam tygodniu, 2, jak mnie tak namawiały, to byłam bardzo anty, ale tak czułam, że to chyba to jest to.
Tylko, że miałam bardzo małe zaufanie do terapeutów. No, tyle mi pomogły, bo widząc, że sobie z tym nie radzę tematem, bo poprosiłam je, żeby mi pomogły, bo skoro im nie ufam za bardzo, to podały mi kontakt do konkretnej osoby. Poszłam do tej osoby, okazało się, że no dobrze. Przeszłam terapię, teoretycznie miała być 2 lata, wyszła 2,5. To była ciężka droga, która pierwsze 1,5 roku to było po prostu cały czas wkurzenie. Ogromne pokłady złości na cały świat, a w szczególności chyba pewnie na siebie i rodzinę. Chyba z każdym się pokłóciłam, albo na pewno na każdego nakrzyczałam i to nawet nie raz. To nie było dla mnie łatwe, ani też chyba dla nikogo nie było łatwe, a im bardziej wiedziałam, że jestem wkurzona, to tym bardziej się wkurzałam, że się wkurzam. To już w ogóle było absurdalne, ale no tak, musiałam to przeżyć. W końcu po 1,5 roku przyszedł czas, że poczułam, że to zaczyna puszczać. Że zaczynają pewne sprawy umykać mi z głowy, czyli jak gdyby się zamknęły sytuacje i rozwiązały. No i dobrze, przyszedł czas na terapię grupową. To już musiałam poszukać trochę innej miejsca. W międzyczasie oczywiście chodziłam na spotkanie cały czas pilnie, meetingi, na różne treningi interpersonalne, na różne formy jakiejś tam aktywności, kursów, szkoleń, które są dostępne i nawet internetowych, takich online'owych. To zawsze było jakoś taką moją czynną akcją, pracą, przynajmniej tak sobie powtarzałam, że to mnie wszystko przybliża do jakiegoś tam super wymarzonego, fajnego życia. No i okej, to było fajne. No chyba najfajniejsza była i najgorsza zarazem. Pewnie każdy etap jest gorszy w jakimś stopniu od poprzedniego, bo się w końcu wchodzi głębiej w sprawy i patrzy się jeszcze z innych perspektyw, szczególnie jak się przychodzi z terapii indywidualnej na terapię grupową, gdzie ma się kilka osób wokoło. I rzeczywiście terapia grupowa podobno daje lepsze efekty, bo właśnie jest bardziej taka dogłębna. I tu już było o wiele trudniej dla mnie. I mimo, że byłam z taką starą wyjadaczką, i mimo, że byłam na tylu różnych szkoleniach, różnych treningach i tak dalej, to jak poszłam na grupową, to jednak miałam za każdym razem trudność. Za każdym razem powrót z terapii wiązał się dla mnie z dużym stresem, złością, różnymi emocjami. Na pewno bardzo często je zajadałam, bo to mam najczęstsze mechanizmy podejścia do emocji. W terapii grupowej zawdzięczam dużo tego, że nie zawsze pewne rzeczy występowały w moim życiu, niekoniecznie w danym momencie się z tym zmagałam. Za to te historie tych innych osób, które na przykład miały problemy w relacjach ze współmałżonkiem czy w pracy, to te spojrzenie pozwoliły mi ich problemy i to, jak mogą sobie rozwiązać czy podejść do danych sytuacji. Później dało mi naprawdę ogromny zasób, który do tej pory cały czas wykorzystuję i przypominam sobie te historie. Ponieważ ja już teraz widzę też, jak to się ta druga strona czuje w tej relacji i jak brać pod uwagę tą drugą stronę. Są na to takie specjalne nawet ćwiczenia, żeby po prostu się wcielać w drugą stronę osoby. I ta osoba zachowuje się teoretycznie tak jak ja. To jest po prostu czasami przerażające, ale daje taki efekt, że po prostu jest możliwość przyjrzenia się sobie. No i tak, skończyła się moja terapia grupowa. Trochę przerwana w połowie, bo z wiadomych przyczyn, które wszyscy znamy naokoło, jakie się dzieją. Jeszcze nie czuję, że to jest koniec mojej drogi, ale też nie. Już w trakcie terapii zrozumiałam, że proces zdrowienia jest procesem na całe życie tak naprawdę i to nie jest tak, że mogę czegoś odhaczyć, tak jak stanie na prawo jazdy i już umiem i to jest zaliczone. To jest jednak codzienna praca, którą ja wykonuję, którą muszę pracować i utrzymywać rzeczy, które wypracowałam, a także dbać o to, żeby pewne
stare moje podejście, stare sposoby myślenia nie utrudniały mi obecnego życia. Czasami im bardziej jestem w kiepskiej formie, to tym bardziej wracam do negatywnych mechanizmów. Ale im lepszy mam dzień, im bardziej się wyśpię, najem, nie wiem, uśmiecham, posłucham dobrej muzyki, wypiję dobrą kawę, to rzeczywiście to motywuje mnie do tego, żeby dbać o innych, dbać o siebie. I wszystko jakoś tam dobrze się wtedy układa. I najgorsze te historie to najczęściej się dzieją właśnie w mojej głowie, a nie na zewnątrz. No to pokrótce, to jest tak mniej więcej moja historia. Innych rzeczy, których nauczyłam się w trakcie terapii, a które bym chciała się podzielić, ponieważ wiem, że nie ma dużo takich autentycznych wideo na YouTubie na przykład. To po co jakiś czas będę po prostu publikować i mam nadzieję, że komuś się to przyda i komuś posłuży, może coś mu to da.